A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 35 werset. Właściwe priorytety decydują o całym dniu. W Ewangelii Marka, 1 rozdział, mamy opisany rozkład dnia w życiu Pana Jezusa. Ponieważ był to dzień sabatu, rankiem miał udać się do synagogi. Tam nauczał z mocą i autorytetem, które wprawiały ludzi w zdumienie. Niespodziewanie ujawnił się wśród obecnych nieczysty duch, który zamieszkiwał w pewnym człowieku. Jezus nakazał mu, aby milczał i natychmiast wypędził go. Z synagogi udał się bezpośrednio do domu Szymona Piotra, którego teściowa leżała przykuta do łóżka w ciężkiej gorączce. Pan Jezus Chrystus poświęcił jej swój czas, ujął ją za rękę, podniósł i uwolnił całkowicie z tej choroby. Wieczorem, po zachodzie słońca, przed drzwiami domu zgromadziło się już niemal całe miasto. Aż do późnej nocy Pan Jezus Chrystus pomagał każdemu, kto tylko przyszedł do Niego ze swoją udręką. I tak możemy przeczytać to w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 32 do 34 wersetu. Jakim ciężarem musiało to być dla Pana Jezusa, dla Niego, gdy tego dnia musiał nosić niemoce i choroby tak wielu ludzi? I to jest opisane w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 17 i 16 i 17 werset. Jak nikt inny, Pan Jezus Chrystus potrafił On, który był jedynym bezgrzesznym człowiekiem, mieć głębokie współczucie dla nędzy otaczających Go ludzi. Wielu z nas po tak męczącym dniu uznałoby, że zasługuje teraz na to, aby się porządnie wyspać. Jednakże ten oddany sługa Boży także i kolejnego dnia wstał jeszcze przed świtem, przed wschodem słońca, po to, aby być sam na sam ze swoim Bogiem. Udał się na puste miejsce i tam się modlił, o czym czytamy w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 35 werset. Ani wyczerpanie, ani też zmęczenie nie były w stanie odciągnąć Pana Jezusa Chrystusa od tego, by zacząć nowy dzień w społeczności ze swoim Ojcem. Tam w cichości i spokoju otrzymywał wskazania co do drogi i zadań, do których potrzebował się przygotować na rozpoczynający się dzień. I pytanie jest też dla nas, jaki priorytet i wartość ma dla nas, dla Ciebie, poranna modlitwa. Z jakich rzeczy możesz wieczorem zrezygnować, aby pójść wcześniej do łóżka, a następnego dnia, następnego ranka zacząć dzień spokojniej w społeczności z Bogiem.